Czy ty jesteś z siebie dumna? Tak, jestem dumna z siebie, aczkolwiek chyba tak nie oceniam tego przez pryzmat jakiegoś sukcesu, bo wydawało mi się, że po prostu ta moja konsekwencja i ciężka praca e, doprowadziła mnie do tego miejsca. Natomiast nie czuję, że osiągnęłam. Osiągnęłam coś spektakularnego, bo na razie jeszcze nie, nie jestem na tym etapie. Natomiast faktycznie cieszę się, że otaczam się takimi ludźmi, tak jak ty, tak jak tutaj Dominika, osobami, które cały czas mnie wspierają mentalnie, tak i jakby ciągną mnie do góry, ciągną mnie wyżej. Ale wiesz, no, no nie, bez dwóch zdań, bo wiesz, my się widzieliśmy nieco półtora roku temu, pierwszy raz, bo to było okolice maja, czerwca zeszłego tak, roku, tak. No to na przestrzeni e, tych. E, 16-17 miesięcy, no to wiesz, no to w ogóle. Zmieniło się bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo, tak? tak? i się bardzo dużo. I, i nawet, ten etap, nawet to nasze ostatnie spotkanie, które mieliśmy, nie pamiętam, to był czerwiec chyba. Tak. To też wydaje mi się, że te 4 miesiące to też był kolejny, jakiś tak, kolejny krok. Naprzód. Absolutnie, bo ja wiesz, ja cały czas podglądam, pomimo tego, że my jesteśmy w dwóch innych miastach, ale ja cały czas widzę i wiesz, i. Wyświetlamy się nawzajem. Tak, tak, tak. I pomimo tego, ja czasami, jak się mnie pytają osoby, jak my często współpracujemy, to ja mówię, że ty nie potrzebujesz za dużo. Bo to jest tak, że my się spotkaliśmy dopiero dwa razy chyba na, na żywo. Tak na, tak, na dobrą sprawę. Tak, tak. I to było tak, że ty, ty, to było jeden dzień, porcja informacji, to po prostu idziesz i to robisz. Tak? I ja dokładnie, widzę, że ekipę tak. znowu powiększyłaś, że zaczęłaś mówić inaczej, że zaczęłaś pokazywać inaczej, i znowu wprowadziłaś kolejny jakby krok milowy w swojej mhm. karierze. Tak, dokładnie tak. No, to mi się wydaje takie naturalne. Tak? Czyli jakby przychodzi mi jakiś pomysł do głowy, stwierdzam, że trzeba go zrealizować szukam odpowiednich osób, które pomogą mi w realizacji tego celu i idę do przodu. No tak, czyli po prostu idziesz do eksperta, bo chcesz coś uzyskać, więc skracając czas, to tak na dobrą sprawę na tym też polega twoja tak, praca, tak. że jak ktoś chce szybko, konkretnie i dobrze kupić nieruchomość i jeszcze w odpowiedniej cenie, to nie siedzi godzinami albo tygodniami czy miesiącami i szuka, tylko tak. zgłasza się do ciebie. Tak, dokładnie. Zgłasza się do mnie ten, który szuka, ale również bardzo dużo osób zgłasza się do mnie, głównie na takich osobach y, opiera się moja Tutaj sprzedaż osoby, które dają mi swoje nieruchomości do sprzedania. Do sprzedania. Tak, i one jakby doceniają we mnie ten, y, tą moją eksperckość, jeśli tak. chodzi o prawidłową wycenę nieruchomości. No właśnie, bo nieraz o tym rozmawialiśmy, że ta wycena tej nieruchomości jest bardzo istotna, bo można kupić albo sprzedać nieruchomość nie. za tanio, za drogo, przepłacić, albo źle ulokować pieniądze. I to jest jeden z Twoich ważniejszych takich zasobów, czyli to, że e, byłaś i jesteś znawcą majątkowym, tak, 20... dokładnie. Doświadczenie. To, to jest olbrzymie doświadczenie, mhm. więc y, to Ci bardzo mo mocno pomaga na co dzień w tak. mm, sprzedaży albo w pomocy w kupnie tej nieruchomości. Tak, bardzo mi to pomaga, bo bardzo dużo mam teraz takich zapytań, telefonów od osób, które dzwonią do mnie, że mają nieruchomość do sprzedaży, z którą tutaj uwaga, nie mogą sobie poradzić inni pośrednicy. Mhm. Czyli są to często nieruchomości, które już są na rynku, ale z jakichś powodów się nie sprzedają. I w to ubiegłym tygodniu miałam takie spotkanie z klientem, gdzie poszłam do nich, obejrzeć ich nieruchomość. I od razu powiedziałam, że ta cena jest przeszacowana, tak, mhm. że my w tej cenie nie sprzedamy, że teraz mamy trudny rynek i że musimy bardzo, bardzo szczegółowo zastanowić się nad realną wartością tej nieruchomości. I jeżeli właściciele się ze mną nie zgadzają, dalej twierdzą, że y, ta nieruchomość powinna być utrzymana w tej cenie, to ja po prostu z takimi klientami nie współpracuję. Mam możliwość w tym momencie wybierania transakcji, mhm. wybierania nieruchomości, które chcę sprzedawać, bo nie chcę poświęcać swojego czasu i swojej energii, na nieruchomości, które według mnie są przeszacowane. Więc w tym momencie mamy rynek, bym powiedziała, kupującego. Okay. Czyli my się musimy do tego rynku dostosować i musimy bardzo dokładnie i szczegółowo określić wartość nieruchomości, żeby tą nieruchomość sprzedać. To nie znaczy, że my mamy ją sprzedać poniżej ceny rynkowej. My mamy ją sprzedać według aktualnych y, trendów, które w tym momencie obowiązują, według aktualnej sytuacji, tak? Więc jeżeli rynek nie przyjmuje nieruchomości w danej cenie, to jest dla nas komunikat, że my tę cenę musimy skorygować. Niesamowite to jest, wiesz, bo ja ciebie słucham, i pamiętając naszą rozmowę z maja zeszłego roku, kiedy mówiłeś, że nie będziesz występować przed kamerą i ty się do tego nie nadajesz. To... Dalej tak twierdzę, że się nie nadaje do Ach, przemówień. To jest, to jest trochę, tam jest takiej fałszywej skromności, ale wiesz, no poziom, w którym ty ewoluujesz, jest po prostu, ja się nie dziwię, że zgłaszają się osoby, które mówią, że one chcą takie kela, bo wiesz, to mhm. widać. No dziękuję ci bardzo. Miło mi to słyszeć, bo faktycznie tak tego nie oceniam, mhm. ale miło y, i dużo dostaję też takich ciekawych wiadomości, Wiadomości, miłych wiadomości, mm -hmm. e, nawet takich prywatnych, gdzie ktoś pisze, że się inspiruje tym, w jaki sposób ten, te social media prowadzę, w jaki sposób biuro nieruchomości prowadzę, więc to jest faktycznie miłe. A miło jest być inspiracją dla kogoś? Tak, miło jest, ale ja nie sądziłam, że ja mogę być dla kogoś inspiracją, że to, w jaki sposób te nieruchomości sprzedaję, mogą kogoś inspirować, bo to wychodzi z mojego serca, ja po prostu uważam, że tak to powinnam robić, że angażuję się na tysiąc procent, nie potrafię inaczej. I dlatego też tutaj w, w takich pierwszych rozmowach z właścicielami staram się uczciwie z nimi rozmawiać i uczciwie im przekazywać mój punkt widzenia. Czyli jeżeli czegoś nie czuję, to po prostu uczciwie im mówię, że bardzo mi przykro, ta nieruchomość nie jest warta więcej niż cena X i jeżeli państwo jakby nie akceptujecie tego, to niestety ta nasza współpraca jest niemożliwa, bo ja po prostu wiem ile czasu poświęcę, ile poświęcę energii na to tak. i nie mogę sobie pozwolić na przyjmowanie nieruchomości które tylko pięknie będą wyglądały w moim portfolio. No bo wiesz, no bo to od razu się zderzasz z, jak, z jakąś, wchodzisz w konfrontację tak na dobrą mhm. to nie jest przepływ, a ja mam taką teorię i ostatnio też słyszałem takie mądre słowa, że jeżeli działasz z pasją, no to po prostu to, to idzie, to wtedy tak. wszystko się układa, tak. to wszystko, wtedy wszystko się dzieje, ale ty, to co powiedziałeś, jest ta intuicja, to jest tak zwany taki, wiesz, poziom serca, to się mówi mhm. w świecie duchowym, to jest wtedy, kiedy ty nie potrafisz tego do końca wytłumaczyć, skąd to wiesz, ale to po prostu wiesz. Tak. Wiesz, że ta nieruchomość za tak. tyle nie pójdzie. Masz po pierwsze, masz mega duże doświadczenie to jest jedna sprawa. Druga, wiele sukcesów na swoim koncie. A trzecie, po prostu czujesz to. Po prostu jak też nie ma feelingu z mhm. drugą stroną, mhm. chemii, to wiesz, jest. Ja mam takie powiedzenie, że jak jest dobrze, to jest dobrze, ale tak. to się poznaje ludzi, kiedy coś się zaczyna dziać złego, tak, niedobrego, tak, i dokładnie. wtedy jest pytanie, co się wydarzy. No bo mogą się pojawić sytuacje, kiedy ci sprzedający nagle powiedzą, że, o, pani Elo, to się nie sprzedaje. No i wtedy po co masz tłumaczyć, że, mhm. szanowni państwo, no mówiłem, że w tej cenie to nie pójdzie. Dokładnie. To od samego początku powinna być jakby ugruntowana współpraca. Tak, ja, ja już na samym początku, na pierwszym spotkaniu komunikuję tym właścicielom że ja im nie gwarantuję sukcesu w postaci sprzedaży tej nieruchomości. Ja im mówię, jakie czynności wykonam, co zrobię, żeby ta nieruchomość była dobrze wyreklamowana, dobrze pokazana na rynku, natomiast nie gwarantuję sukcesu, tak? Ja po prostu wiem, że jeżeli miesiąc, dwa nic się nie będzie działo, a wiem, jak bardzo ta oferta jest widoczna, to jest dla mnie sygnał, że cena jest w takim razie za Czyli wysoka za tak. i że musimy coś z tym zrobić. I na początku to komunikuję, na początku też się pytam, czy oni są przygotowani na korektę ceny. Czyli jakby pytam o ich taki próg bólu, tak. poniżej którego tej nieruchomości nie sprzedadzą. Jeżeli oni się y, komunikują i przekazują tą informację, za ile minimalnie mogą tą nieruchomość sprzedać, to ja mam wtedy takie widełki i wiem, że ok, próbujemy z wyższą ceną, ale jeżeli w danym czasie ta nieruchomość w tej cenie się nie sprzeda, to ja mam z tyłu głowy informacje i zgodę od nich, że ja mogę tą cenę korygować. Mm -hmm. prawda? Natomiast jeżeli oni sztywno jakby twierdzą od początku, że nie, 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 im się nie spieszy i, i, i w takiej nieruchomości chcą sprzedać, to ja wtedy muszę się bardzo y, długo zastanowić, bardzo dokładnie nad tym, czy faktycznie chcę z takim Brać klientem współpracować. Tak. Jasne. Czyli tak na dobrą sprawę jest to kwestia ustalenia dobrej strategii tak. działania dokładnie, od samego tak. początku tak. i też pewności, że ja w to wchodzę. No bo tak. w innym przypadku tak wiesz, a może wejdę, może nie wejdę, trochę czuję, trochę mhm nie czuję, to wiesz już dzisiaj, że to strata tak, czasu. Tak, tak, dzisiaj już po tych dwóch latach pracy na rynku nieruchomości wiem, że nie można przyjmować wszystkich nieruchomości do sprzedaży. Mam w tym momencie taki komfort, że mogę sobie wybierać co chcę sprzedać, a czego nie, ale dla mnie też ważna jest relacja z klientem. Faktycznie wyczuwam na początku czy my się z tym klientem y, jesteśmy w stanie porozumieć i czy nasza współpraca będzie szła w dobrym kierunku, mm -hmm. bo, bo jeżeli na początku wyczuwam, że jest jakiś problem, no to wtedy często jakby do tej współpracy nie dochodzi. Jasne. Mm, jakby. Czucie innej osoby, no to jest wchodzenie w relacje. Wczoraj akurat ja miałem, bo pytałeś co, co ja robiłem w weekend, tak. ja miałem swoje e, spotkanie w ramach szkoły życia, którą prowadzę. Zaprosiłem Martę, czyli moją partnerkę, która opowiadała o tym, jak ona, wiesz, przyjechała do Warszawy, musiała wracać z dzieckiem pod pachą i nie poddała się, i dzisiaj jest topowym fotografem w Polsce. I była Ania Zioła Życia, która też opowiadała swoją historię o niepoddawaniu się i właśnie mówiliśmy o tym, że. Mm, My jesteśmy wszyscy poniekąd jakoś w jakiś sposób połączeni. Czyli spotykamy tak. konkretne tak. osoby na naszej drodze, i myślę, że ty już dzisiaj jesteś na takim poziomie, właśnie, że możesz sobie pozwolić, żeby sprawdzić w ogóle, czy ta osoba, to jest ta osoba, z którą tak. chcesz pracować, czy ta nieruchomość, mhm. to jest ta, bo ty wkładasz w to energię, tak. wkładasz swój czas, to jest Twoja inwestycja, mhm. która ci nie wróci. Czy kiedyś byś postąpiła inaczej zupełnie? Znaczy ja chciałabym też opowiedzieć pokrótce swoją historię, tak. że ja też pochodzę z małego miasta, że w zasadzie nie miałam bogatej rodziny. Przyjechałam do Krakowa na studia i mieszkałam w akademiku, pracowałam w weekendy. W związku z tym jakby nigdy nie było tak, że ktoś mi coś wszystko dał mhm. za darmo, tak? Ja do wszystkiego dochodziłam sama, ale przez to, że przez te 24 lata prowadziłam działalność gospodarczą, to ja się nauczyłam jakby pracy z klientami, pracy sprzedażowej, z tym nigdy nie miałam problemu. Yy, I też yy, jakby z empatią, tak? Czyli starałam się tych klientów zrozumieć, yy, starałam się zrozumieć ich punkt widzenia, tak? W związku z tym jakby teraz. Rozmawiając z potencjalnymi sprzedającymi, też jest mi łatwiej ocenić ich sytuację na przykład życiową, z jakich powodów sprzedają, mhm. co jest główną przyczyną tej, tej ich decyzji, tak? Więc myślę, że to moje doświadczenie no bardzo pomaga mi w, w aktualnym moim zawodzie pośrednika nieruchomości. No dlatego pewnie też jesteś, jesteś taka skuteczna, tak? bo tak. Ja, co chwilę ja widzę u Ciebie nowa nieruchomość. Nagrywamy nową nieruchomość. Sprzedane, sprzedane tak. i po prostu to. Idzie. Mam tak. takie wrażenie, że Ty weszłaś po prostu na takie tory, po których teraz po prostu wszystko płynie. Tak. Największą przyjemność i radość sprawia mi właśnie przygotowywanie tej nieruchomości mm -hmm. do sprzedaży. To cały czas podkreślam, czyli ta taka otoczka wow, nie? Tu nagrywamy, tu pokazujemy, tu się dzieje, bo też mam no, świetną tą ekipę tych chłopaków, którzy nagrywają nam te filmy. Tak. Które, one my się po prostu przy tym dobrze bawimy, tak? I myślę, że ludzie to wyczuwają, Świetnie. widzą tą dobrą energię i widzą, że ja to robię z pasją i z takim no zamiłowaniem chyba do tego, tak? tak, że nie przeliczam tego wszystkiego poprzez pieniądze, jakie z tego dostanę, tylko o, jaka fajna nieruchomość, kolejna na sprzedaż, znowu komuś będę mogła tą nieruchomość pokazać, może ktoś się zachwyci tak jak ja, tak. bo ja już też to wielokrotnie podkreślałam że ja uwielbiam się wczuwać w te nieruchomości, tak? tak? Czyli uwielbiam jakby wchodzić do tej nieruchomości, yy, czuć ten klimat i, i wtedy po prostu, jeżeli ja czuję tą nieruchomość i jestem w stanie się w niej zakochać, to jestem w stanie to moje zamiłowanie przekazać potencjalnemu klientowi, mm -hmm. który po prostu będzie czuł tak samo jak ja, tak? No, czyli wtedy jest po prostu, ty, ty robisz taki tak zwany perfect match, tak. tak Ale tak. zobacz też, że dzięki twojej ekspozycji, temu, że się przekonałaś, temu, że się e, zaangażowałaś, i zainwestowałaś w ten Instagram to zaczęłaś pokazywać się ludziom i ludzie zaczęli cię dostrzegać i mówić o ja chcę z tą panią tak, współpracować tak. Tak. Bo wydaje mi się, że jestem autentyczna i ta autentyczność chyba tutaj odniosła sukces, tak? I to jest chyba główny powód, dla którego ci klienci chcą ze mną pracować, bo bardzo często spotykamy się na jakichś nieruchomościach, na przykład organizuję dzień otwarty i ci klienci do mnie mówią, bo my pani, Panią właśnie znamy z Instagrama, bo Pani tutaj takie fajne nieruchomości sprzedaje. Więc cieszę się, że tak jestem odbierana. Bo Ela, autentyczność dzisiaj to jest klucz numer jeden, dlatego, że zobacz, ten Instagram po prostu nam pozwala dotrzeć do szerszego grona. I później, tak. to jest to, co ja powtarzam, i Chodzą później ludzie i mówią, oje, że pani jest taka sama, jak w internecie, nie myślałam, że trochę będzie inaczej. I oni tylko się wyłącznie utwierdzają już w tym takim świecie rzeczywistym, tak to nazwijmy, że to jest dokładnie ta osoba, bo jeszcze chciałam panią zobaczyć na żywo, czy tak faktycznie jest, i chciałam to poczuć. Czasami się tego boję, tego efektu, że klient będzie rozczarowany, tak? Że w internecie okay. wyglądam trochę inaczej, a na żywo trochę inaczej. Na szczęście nikt mi tego wprost nie powiedział, więc mam nadzieję. Że odbiór jest dokładnie taki sam. Ja myślę, że może być tylko jedyna taka rzecz, by powiedzieć: o Jezu, jaka pani jest wysoka? Tak? No tutaj wzrostu ci nie można odebrać, jesteś wysoką kobietą. No tak, bo to ciężko faktycznie na w internecie, może ciężko tak, to tak, zobaczyć. Tak, tak, tak. To później jest takie wiesz, takie zderzenie na żywo. Ja nie wiem, czy ty też, Tomasz, że jak kogoś spotykam, właśnie, kto mnie obserwuje, to mówię: Boże, nie widziałem, że pan taki jest wysoki, tak, nie? To, tak. że to jest, te, tego nie możesz jakby dokładnie, tam za bardzo tak. pokazać. Tak, tak. Ale, ale przekaz, to ta energia, dlatego ja też zawsze powtarzałem, mhm. że Instagram to jest twoja energia, to jest przedłużenie tego tylko i wyłącznie ciebie. Więc jeżeli stworzysz jakiś inny twór w internecie, a kimś innym będziesz w mhm. życiu, tym takim mhm. niewirtualnym, to po pierwsze będzie ci ciężko, bo będziesz musiał musieć skakać, tak? Z jednej gry do drugiej gry, tak na dobrą sprawę. I pomieszać ci się to wszystko. A ty zobacz, że Taka jaka jesteś, to jest i jesteś coraz lepsza w tym internecie, mm -hmm. jesteś coraz lepsza na rynku sprzedażowym. No bo przecież kiedyś jeszcze, myślę, że jeszcze te półtora roku temu nie było tego aż tak dużo, prawda? Jeżeli chodzi dokładnie o sprzedaż. Dokładnie dwa lata temu zaczęłam sprzedaż pierwszej nieruchomości. Co więc ty powiesz? wrzesień, dokładnie dwa lata temu, tak. Wtedy, wtedy przyjęłam do sprzedaży tą pierwszą nieruchomość premium. Y, która była moją taką trampoliną tak. do, do tych kolejnych nieruchomości. Tak. Wtedy wszystko postawiłam na jedną kartę. Powiedziałam, że albo teraz, albo nigdy, bo właściwie kiedy? Tak? Więc y, tak, wtedy zainwestowałam w marketing, w najlepszą firmę, która mi zrobiła film reklamowy. Y, w no, siebie. W siebie, oczywiście, bo się zapisywałam na różne kursy. Y, takie marketingowe związane z prowadzeniem Instagrama, więc y, wtedy też poznaliśmy się tak, poprzez Dominikę, Dominikę z Tobą, więc, tak naprawdę, to wszystko gdzieś tam było po coś, tak? I jakby nie przestaje inwesto inwestować w siebie, bo cały czas to robię. Uważam, że to jest największa wartość inwestować w siebie, że to po prostu wróci mi z nawiązką. Tak, ale bo to jest założenie i ono mhm. ci się spełnia. I ono dzięki temu mm, ty idziesz jeszcze coraz dalej, bo ty wiesz po prostu, że świat czeka tak na dobrą no sprawę. Właśnie, tak. A z drugiej strony też nie poczeka, bo to życie idzie. Więc tak. ty inwestując w siebie, wiesz, że to się zwróci, poznajesz fantastycznych ludzi, masz ich wokół siebie, do, do, docierasz do fajnych klientów. Klienci docierają też do ciebie. I to wszystko ma sens. I teraz powiedz mi, bo mówiłaś o tym, że zaczynałaś bardzo wcześnie i też postawiłaś wszystko na jedną kartę z przeprowadzką. A co, co ciebie tak najbardziej motywuje do życia? Chyba ta misja pomagania innym ludziom. Mhm. Bo w tym momencie tutaj nie chodzi o zarabianie pieniędzy, bo ja już ten biznes prowadzę bardzo długo. Mhm. Tak? Do tej pory zajmowałam się wyceną nieruchomości i cały czas to robię. Natomiast te nieruchomości to są właśnie dla mnie taką... Taką, takim sposobem na pomaganie ludziom, mhm. bo spotykam się z bardzo różnymi sytuacjami, tak, próbuję ich, tych, tych ludzi wyprowadzić z jakichś kłopotów. Mhm. Więc mi największą przyjemność sprawia w tym momencie właśnie kontakt z innymi ludźmi, poznawanie nowych ludzi. tak, A pieniądze to są tylko takim dodatkiem. Bo one są skutkiem ubocznym, bo one tak, tak naprawdę pojawiają się w momencie, kiedy też wszystko mhm. dobrze idzie mm, i kiedy u ciebie też jest wszystko dobrze. Dokładnie bo w innym tak. przypadku, jak wszystko jest takie, wiesz, pozaciskane, jest w presji jest w napięciu, to wtedy jeszcze bardziej ktoś chce na przykład sprzedać tą nieruchomość, jeszcze bardziej nie może sprzedać, bo wtedy jemu się śpieszy i tak dalej, a tu ten mm -hmm. pośpiech nie jest skazany, prawda? Tym nie bardziej. Nie jest skazany. Teraz tutaj, jak byłam na tym trzydniowym szkoleniu, to na przykład dużą wartością było poznanie mnóstwa ludzi, każdy w zasadzie z innego biznesu, więc y, to jest dla mnie wartość, tak? Ale w ja tym mindsetcie. No wiesz, no bo tam wszyscy jakby tak, wiesz, w bardzo tak, podobnym mindsetie tak, rozwoju produkty tak, cyfrowe, to, nie? Tak, byliśmy trochę w takiej bańce, tak, prawda? Tak, tak. To znaczy, że wszyscy mówią tylko i wyłącznie o tym rozwoju, tak, o tym, jak się rozwijać jakiś dalej. Tak. Natomiast oczywiście jakbyśmy wyszli na zewnątrz, to nagle byśmy się okazali, że jesteśmy jedyni, którzy na ten temat rozmawiają. Yy, I to byłoby takie zaskoczenie, tak, ale fajnie raz na jakiś czas spotkać się w takim większym gronie osób, które myślą tak samo, jak ty. Bo to inspiruje, bo tak. to jeszcze bardziej napędza. bo widzisz, że są. Ja, ja też jak robiłem spotkanie teraz, to to byli moi i oni mówią, że w ogóle na żywo się spotkać, to jest zupełnie inne doświadczenie. Tak bo bardzo. to jest coś takiego, czego ten online jednak nam nie da. Bo fajnie, że online nam daje wiesz, wolność geograficzną, czasową, że możesz to obejrzeć w każdym mm. jednym momencie i że Twoja nieruchomość, Twoja reklama może trafić do kogoś, kto siedzi w Kanadzie, ale na przykład w tak. Polsce inwestuje dalej w nieruchomości. Ale jednak już poznanie siebie i powiedzenie, o Pani Alu, cieszę się, że Panią poznałam na żywo. I to doświadczenie Te to jest emocje. Dokładnie, mhm. to jest coś, czego nam ten internet nie da. I te emocje są bardzo kluczowe przy mm, sprzedaży i zakupie nieruchomości. Wręcz chyba mm, jednym z ważniejszych czynników, bo jeżeli tam się, wiesz, nie utrzyma tych emocji, na przykład będzie się chciało za szybko sprzedać, no to może być ten case właśnie, że to się zablokuje i nie będzie tej sprzedaży. Mhm. Z drugiej strony, jeżeli też się e, za wolno będzie podejmowało decyzję, to może się okazać, że będzie ktoś, kto nas wy, wyprzedzi po prostu. Dokładnie tak. Także tak, ja zawsze mówię, emocje sprzedają, dlatego robimy te filmy e, reklamowe, pokazujące te piękne nieruchomości, no bo same zdjęcia nie są w stanie y, tych emocji pokazać a myślę że już taki film jest w stanie wywołać te emocje w klientach i dlatego chcą przyjść zobaczyć umówić się kupić ja gratuluję ci że zaczęłaś mówić na tych filmach bo ja to widzę obserwuję <laughs> więc chciałem ci dać nie jest to znać. łatwe nie jest to łatwe ale staram się z każdym filmem mam nadzieję że jest lepiej czy było łatwo sprzedać pierwszą nieruchomość nie, nie było łatwo, ale sprawiało mi to dużą przyjemność. A właśnie, i to jest to, to jest ten klucz, który trzeba odnajdywać, czyli robić to, co lubimy robić, że wstajesz rano i się cieszysz, pomimo tego, że może wcale nie być, wiesz, lekko i łatwo, tak? tak, bo to nie chodzi teraz, a, bo to życie usłane różami. Nie, wysiłek trzeba włożyć, tak, no bo sprzedać nieruchomość za kilka milionów złotych, to nie jest sprzedaż mhm. czereśni no na właśnie. bazarku, a pomimo tego, że nawet to byłoby ta skrzynka czereśni, to i tak są inni, tak, którzy tak, też mogą tak. to, to sprzedać, więc trzeba być w dobrej formie Powiedz mi, co ty byś chciała przekazać innym agentom nieruchomości i osobom, którzy też wiesz, są kupującymi i sprzedającymi, bo to są mm, osoby, które będą wiesz, na siebie trafiały. Trzeba edukować rynek, bo ja na przykład słucham o tych twoich nieruchomościach, jak ty opowiadasz, i ja się uczę, bo ja też się przygotowuję do zakupu pierwszej nieruchomości. Ja na przykład chcę i czerpię wiedzę. Bo w zasadzie zastanawiam się, w jaki sposób powinnam edukować kupujących, mhm. tak? No oczywiście, jakie są przepisy prawne, co się zmienia na rynku, czy to jest dobry moment na zakup nieruchomości, na co mają zwrócić uwagę. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, czy oni wtedy nie będą chcieli wybrać takiego pośrednika, mhm. żeby do niego się zwrócić, żeby on z nich ściągnął te wszystkie problemy i za nich jakby podjął decyzję. Z kolei kierowanie komunikatu do sprzedających, no to zastanawiam się też, jaki komunikat powinien być, że skutecznie sprzedaje, że szybko sprzedaje, że ze mną zarobią większe pieniądze, bo wycenię im na wyższą wartość, niż się wydaje, że ta nieruchomość jest warta. No może też tak. Mm -hmm. No, ale to też wtedy pewnie będą chcieli skorzystać z dobrego agenta nieruchomości. Natomiast pomyślałam sobie, że skoro tak dostaję dużo sygnałów z rynku, że tym innym agentom podoba się to, co robię, w jaki sposób to robię, tylko pytanie, czy im się podoba, podoba moje social media, czy ogólnie cała otoczka, cała otoczka tak, ten tak, sposób, tak, jak ja to tak. biuro nieruchomości prowadzę. No więc tak sobie pomyślałam, że jeżeli im się to podoba, może mają problem z pewnymi aspektami tej działalności, no to może ja, jako osoba, która na tym rynku działa,. Dość krótko, jeśli chodzi o pośrednictwo nieruchomości, a jednak osiągnęłam jakiś sukces w takim wymiarze, że zaczęłam sprzedawać te nieruchomości premium, no to może powinnam się dzielić tą swoją wiedzę i potraktować to jako moją misję. Mhm i edukować właśnie tych pośredników, tak, jak zacząć, jak skutecznie sprzedawać, jak rozmawiać z potencjalnymi klientami, żeby odnieść sukces, czyli żeby sprzedać tą nieruchomość. Myślę, że to jest kwestia na pewno do głębszego zastanowienia się, natomiast ja uważam, że edukacja w ogóle jest bardzo potrzebna w narodzie, tych takich mhm. wiesz, rzeczy, o których nie uczyli nas w szkołach, tak, no bo zakup nieruchomości, no to znowu, to nie jest zakup skrzynki jabłek na, mhm. na bazarku, tylko to jest czasami dla ludzi jedna z najważniejszych decyzji dla niektórych na całe życie, tak na dobrą tak. sprawę, bo wybierają to swoje wymarzone mieszkanie, czy swój wymarzony dom. I na co uważać, tak? Bo też znowu są deweloperzy, którzy bardzo się śpieszą, którzy stawiają głównie na, na zysk, tak? I na to, żeby ominąć pewne rzeczy, bo o tym się słyszy cały czas gdzieś tam w mhm. mediach. Mhm. Więc... Ja uważam osobiście, jako konsument, że ja potrzebuję wiedzy o tym, jak się poruszać na rynku nieruchomości, żeby wybierając nawet agenta, wiedzieć na co zwrócić uwagę, żeby też nie polegać tylko i wyłącznie na jego wiedzy, tak? tylko żeby też cokolwiek mhm. się orientować i wiedzieć, co robić. Z drugiej mhm. strony, jak też wybrać agenta, co on powinien potrafić i jaki powinien być. Bo chciałabym faktycznie pokazać, że ten agent nieruchomości może być postrzegany jako osoba. Zaufania publicznego, tak? Bo, bo w tym momencie z tym jest różnie. Bardzo często agenci są kojarzeni jako otwieracze drzwi, tak? To aha. znaczy otwieramy drzwi, Pokazujemy, kasujemy tak, tutaj aha. ileś tam procent i, i dziękujemy do widzenia, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Więc y, ja działam zupełnie inaczej, no i chciałabym ten rynek zmienić. Oczywiście, coraz więcej takich agencji się pojawia i to jest dobry kierunek, i bardzo mnie to cieszy, ale wciąż jest ich mało, bo niestety takie negatywne opinie cały czas krążą w środowisku. Tak więc chciałabym to zmienić, pokazać, że ten agent nieruchomości naprawdę może być taką osobą, która nas wesprze i pomoże nam w całym tym procesie sprzedaży bądź zakupu nieruchomości. To jest na pewno bardzo ważna osoba, bo ona nas prowadzi w danym momencie przez życie, ale ja też tak sobie pomyślałem, że w tym wszystkim, jak ktoś przychodzi, wiesz, bo, bo tych agentów nieruchomości, ja też obserwuję te agencje, wiesz, mm -hmm. piękne filmy się pojawiają, no bo siedzę w tej branży, ale mm, bardzo często też słyszę od klientów, że narzekają właśnie na niektórych pośredników, że robią piękne filmy, ale jeżeli już chodzi o wiedzę i sprzedaż, to już tego jest mniej mm -hmm. zdecydowanie, no bo ktoś wchodzi, widzi, o, piękny rynek, to pięknie wygląda, tak jak i social media pięknie tak, wyglądają, tak. ale później wszystko w polu, że tak powiem, wychodzi. I obstałem, że to też jest tak, że no, agencje to się głównie skupiają na tym właśnie, żeby sprzedać. I mhm. mało jest czasu na tą edukację, a też mało się widzi po prostu edukatorów na tym rynku. W sensie ja, ja osobiście mhm. w przestrzeni social mediów y, bardzo mało widzę osób, które dzielą się wiedzą. W zasadzie to nie znam nikogo z rynku nieruchomości, więc mhm. uważam, mhm. że to jest przestrzeń. A tych nieruchomości, rynek nieruchomości jest przeolżyni. Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj jest przestrzeń na to, żeby edukować, żeby pokazywać właśnie te właściwe kierunki. Oczywiście jest dużo takich szkoleniowców, którzy szkolą w jakichś takich wąskich zakresach, tak? tak? Na przykład jak inwestować w nieruchomości, w jakiej nieruchomości, czy w mieszkania, czy w domy, czy w komercję. Są y, szkoleniowcy, którzy szkolą z zakresu tak zwanych flipów, tak, czyli tak. wyremontować mhm. i sprzedać, I sprzedać. Więc, więc tutaj jakby pole do działania jest bardzo szerokie, tak, można sobie wybrać jakąś konkretną niszę tak zwaną, y, w której można się specjalizować, tak, więc, więc to jest do zastanowienia. Super. Hmm, czy jest coś takiego, co hmm, codziennie cię najbardziej motywuje do działania? To znaczy motywujemy do działania właśnie chyba ten, to pytanie, jaka kolejna nieruchomość pojawi się na horyzoncie, no bo w tym się specjalizuje, tak? Czyli jednak nowe cele. Nowe cele, tak, tak, ale te nieruchomości no cały czas są, one są ze mną ponad 20 lat, więc jakby od tego nie ucieknę, tak? No, ale widzisz, no bo to jest 20 lat, no to wiesz, że no, to jest yy, tak. długi związek, bym powiedział. Dokładnie, Rzadkość, bo ktoś, bo ktoś powie, no ale ona tylko dwa, dwa lata sprzedaje, no dwa lata sprzedaje, ale na rynku nieruchomości jestem 24 lata i chciałabym podkreślić, że od 24 lat wyceniam nieruchomości, Inwestuję w nieruchomości, pomagam innym inwestorom w, w podejmowaniu właściwych decyzji. Więc to, że samą sprzedażą, że zajmuję się dopiero dwa lata, to nie oznacza, że ja na tym rynku nie jestem dłużej. Tak? Ale to patrz, to, to jest miłość. Tak, to jest to miłość. To jest tak, miłość. Tak. I to, 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 to śmiesznie to brzmi, tak? ale wiesz, no ja uczę o tym, że są takie dwie główne energie, z których się podejmuje działanie. Jedną jest strach, a drugą jest miłość. Ze strachu wychodzi żal, lęk, niepewność, smutek, a z miłości wychodzi radość, ekscytacja, spełnienie, satysfakcja, entuzjazm. I jedne i drugie mogą cię jakby... Motywować, tak? Tylko jedne bardziej ci będą motywowały i ciągnęły w dół, drugie ci będą bardziej motywowały do góry. Dlatego ja jestem bardzo zawsze ciekawy, co stoi e, za motorem osoby, która. Mm, tak długo siedzi w rynku, no bo wiesz, 24 lata, mm -hmm. e, a teraz weszłaś na nowy rynek, ale nadal cały czas wokół tego samego krążysz, to musi być rano właśnie ta ekscytacja jaka kolejna nieruchomość? Tak, do mnie bo ten trafi. rynek mnie bardzo pasjonuje, bardzo mnie ciekawie intryguje i właśnie te kolejne nieruchomości spotkanie z kolejną nieruchomością jak ona będzie wyglądać ekscytacja, zaciekawienie y, z jaką kolejną nieruchomością klient do mnie zadzwoni. O i to jest świetne. To jest fajne, bo są te nieruchomości fajne i, i każda jest inna. I... Uwaga, pokuszę się tutaj o nie, odgadnięcie zagadki na pytanie, którego jeszcze nie zadałem i na pewno przychodzą bardzo fajne i ciekawe nieruchomości. Tak, dzięki tym nowym, fajnym nieruchomościom dostaję również kontakt do bardzo ciekawych osób, z którymi mm -hmm. często te relacje trwają później bardzo długo, tak? I, i mam później kolejne i kolejne nieruchomości, które mi Bo oni sprzedają. polecają Ciebie tak, innym, tak. oni mają inne nieruchomości, mam Pani Elu, a może ma Pani coś dla mnie do I to do mi się kupienia. najbardziej podoba, te relacje, bo ja zawsze byłam osobą bardzo relacyjną, lubię rozmawiać z ludźmi i yy, i właśnie kontakt z tymi nowymi osobami, możliwość poznawania nowych osób, inspiracja nowymi osobami, to jest chyba to, co mnie nakręca. Czyli faktycznie ta nieruchomość jest tylko takim y, sposobem na to, żeby dotrzeć do kolejnych ciekawych osób. Fajnie powiedziane. Czyli do ciebie powinny trafić osoby, które przede wszystkim chcą pracować z dobrym człowiekiem i oddać ich takie małe dziecko w dobre ręce, które zostanie zaopiekowane? Chyba tak. Chyba właśnie w tym jest takie klu, najważniejsza rzecz, że yy, kontakt z ludźmi, relacja. I jakby poprzez wzbudzenie y, mojego zaufania w nich powoduje, że y, tak, że oni chcą mi faktycznie tą swoją nieruchomość powierzyć. Bo, Czują, że jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Tak. I ty wtedy też szukasz właściwych osób, którym przekażesz tą nieruchomość, tak? tak. Jak, bo, bo później oni się finalnie spotykają tak. na akcie tak. notarialnym, tak? I oni widzą, że tu jest też połączenie synergia, czyli ty tak na dobrą tak, stronę też łączysz ludzi. Tak. Często mamy kilku klientów na jedną nieruchomość, no i wtedy też jakby... Intuicyjnie wybieramy tą właściwą osobą, no bo jakby nie było, to, to jest ważne, tak? Oczywiście. Kto w tej nieruchomości będzie mieszkał? Ktoś absolutnie. powierza swoją nieruchomość nowej osobie i chciałby wiedzieć, że poszła w dobre ręce. A tak, no absolutnie. I to jest, więc ty jesteś bardzo wyjątkową osobą, która stawia gdzieś tam pieniądze na dalszym, na dalszym planie, m, która patrzy na to, że one są wypadkowo tylko i wyłącznie tego, co się robi z pasji. I wtedy mam wrażenie tak na dobrą sprawę, że Naprawdę prawdziwie się żyje, bo nie jesteś uwiązana do czynnika, którymi są pieniądze, a te pieniądze i tak są, bo ty jesteś skupiona na tym, żeby jak najlepiej realizować swoje życie poprzez swoją pasję i wtedy przyciągasz do swojego życia fantastycznych ludzi, świetne nieruchomości i to się wszystko po prostu ekstra dzieje. Dokładnie tak. Chcę pomagać innym ludziom.